Jest 6 metrów znowu. Wiem, co dziennie prawie nagrywam odcinki z tej gry. No i dzisiaj zagrajmy sobie nowymi bohaterami. Tutaj jest stage. Nie no, w sumie nie zagramy nowymi bohaterami, tylko poczekajmy. Patrzcie, tak jak mówiłam. Lot of Dragonfire czy Hunt of Midas? Nie, na razie ustawiam sobie temę. Widzę, że nam się odrobina zmienia i po prostu... O, cutscenka jakaś. Unto the Elf. Ting. Znajdźmy spot. Look, I'll shine. Ale nie będę w sumie czytał dialogów. Runy Twilight Elves. Archdruid Change. We must move on. Szukam od razu na mapie na pierwszym tym wszystkich znajdziek. Będzie dobrze, jak wszystkie znajdzie. W sensie nawiązanie do gier, filmów. To niech będziemy ciągle w niego nawalać tymi jagódkami. W końcu raczej go dostaniemy? Dobra, jest przejście tylko z jednej, dobra. You have my bow. Zalure de Nuri. For the queen. I tutaj sobie ustawmy. Ogólnie teraz jest już pewna moja współpraca z moim grafikiem. Nie, ja to sam posuwam, bo to jest źle ustawione, w sensie tutaj wleci noga. Od razu na ten poziom, żeby być magiem OP. Wenwaj. Aha, to po prostu zabija przeciwnika, spoko. Dobra, pora ulepszyć moich wojowników. Ja ich teraz szybko zmaksuję, bo to jest moja jedyna blokada, jak jeżeli... Rycerów też nie mam ulepszonych, dobra. W sensie mój mag już nieźle bije, więc... Sword Spidery. No i po to na przykład nie jest... To coś. To prawie nic ten Sword Spiderów nie zadaje. Rozumiem. Czyli większy problem z tym będzie. Dobra, ich zaraz na 275 ulepszamy. Dodajmy mu kolejną jagódkę, żeby nie był głodny przypadkiem. Ogólnie to ma mega dużo nawiązań do danych gier, filmów. Użyłem sobie strzał, bo nie używałem ich od początku gry, a... Dobra, teraz test tych pająków tak naprawdę. Czy one są OP, czy nie? Nie, one są słabe. Nie no, myślę, że w dużej, naprawdę dużej ilości mogłyby być dobre. No i ocencie moje, w sensie nasze grafiki. W sensie teraz już same grafiki mojego grafika. Część po prostu grafiki, grafika. Bo dzisiaj właśnie rozpoczęliśmy współpracę już taką bardziej dla mnie kosztowną. Lecz jestem zadowolony z tej współpracy. Jakby pan grafik ten film widział, no to wie pan, niech się tam oznaczę, jakby pan tam odezwał się.
tam coś w komentarzu. Dobra, zrobiłem ultra łuczników. Tu mamy Shots and Explosive Magical Arrow. Aha, już wiem, co oni robią. Dobra, wiem. Bo wczoraj gadałem sobie Zyzy i ten. Są po dwa odcinki dziennie. Jeden o byle której godzinie i drugi też o byle której godzinie. Szczęśliwi? Trochę też to zależy od naszego pana grafika, czy kiedy akurat jest dostępny. Bo jak on nie jest dostępny, to nie wpuszczę odcinka bez grafiki. Wczoraj tą dwójkę musiałem sobie radzić samodzielnie. W sensie, z tego co mi tam pisali, no to postęp robię na kanale. Ufam ludziom, więc wierzę, że... W sensie ta gra nie jest żadnym problemem, jeżeli się szybko nie pomija, jakie jest możliwości. I w sumie mamy 3 jednostki zmaksowane, tak szczerze mówiąc, teraz popatrzmy. Dobra, dobra, panowie, znikać mi stąd, my was tu nie chcemy. Dobra, transformenci. Jakieś... Co to za kropki? Ja ich tu nie chcę. Aha. To są jakieś teleportowe dziadki, czy co? Oni się tutaj z respem, wiedziałem. Ale oni są dosyć słabi z tego, co widzę. Oni są chyba po to, żeby... do zamku biec. Zaraz wymaksuję sobie łuczników. Kurde, spadać mi stąd. Hoplita. Medium armor i 35 damage'a, to problem trochę z nim będzie, ale... A ty masz ile? Cutthroat 6-10 non-armor. Oj, on jest słaby. Cutthroaty są słabe. Dobra, skoro przychodzi ten nasz nowy przeciwnik, no to pora chyba w jakikolwiek enchant zaaktywować. A nie, on jest słaby jak... On jest mega słaby wręcz. Dobra, ulepszam sobie moich wojowników, żeby mieli te wszystkie swoje odbijacze itp. W sensie... Dawniej wydawałby się trudniejsze, w sensie mam 3 jednostki na maksa ulepszone, więc... Ale przepraszam, nie mam na maksa ulepszoną. Dwie nie mam na maksa, mam na prawie maksa. Zmarnowałem trochę te strzały, ale teraz już nie zmarnowałem. Dobra. Chcę sobie im te szarcy dać na maksa, bo one są naprawdę upi. Dobra, znikać mi stąd, my was tu nie chcemy. To jest chyba słowo kluczowe moich odcinków tej gry. My was tu nie chcemy. Jeżeli ktoś może, to niech podliczy, ile razy już dopóki jest ta seria, mówię, my was tu nie chcemy. Ej, ej, panowie! Halo? Idźcie mi stąd. Idź mi stąd. Co tu się wydarzyło? Naprawdę, trzech gwiazdek nie będzie. Ale że dwie gwiazdki będą? Idźcie mi stąd, ja was tu nie chcę. Dobra. Zamieniliście się w mistrzów. Tak się kończy działanie na dwie jednostki. W sensie bardzo OP jednostki. No ale jednak działanie na trzy jednostki. To tu daje. The ceiling of the dress. The name is looking in magia oblicza 10 sekund i detonal to. Prądem w nich! I mocą w nich! Mocą w nich! O nie, on jest chyba odporny, a nie, on teraz większy damage dostaje, ja wiem co to już znaczy. Przeczytałem o tym.
Dobra, prawie. W sensie. Dobra, lać go laserami, lać. Muszę gdzieś zainwestować w websiderzy. No to nie, no to dajemy. No kurde, websiderzy to są jakieś respiacze 3.exe. Ale dobra, one są słabsze niż matki w zwykłym Kingdom Rush'a. Ja myślałem, że to będzie coś jeszcze gorszego niż matki w zwykłym Kingdom Rush'u. Nie, one. Byłem pewny, że one respią jaja, a tu. Dobra, eksplodera ulepszam. A one po prostu zaplątują przeciwników. Myślałem, że one będą działać tak samo jak matki w Kingdom Rush zwyczajnym. W sensie, że będą respić młoda. No kurde, nadchodzą posiłki dla nich. Halo? Jasnie przeszedł. Dziękuję panowie. Halo, panie. Jakby pan. Jezus. 14. Tracimy. Zdecydowanie trzeba. Nie warciora, tylko więcej malasów. Jezus. Jak ja ich nienawidzę. W sensie niby smasherów mam. No ale jednak bez przesady, żeby aż tak mnie atakować tymi nieprzenikającymi wojownikami. Dobra. Nażować ich. Dobra, dostawa leci. Panowie, idźcie mi stąd. Teraz się patrzę, że jak 13. Nie gadają, że te matki są łatwe. Dobra, pora na druida zmaksować, bo... Czekajcie, bo coś tu się... Dobra, jestem z powrotem. Ej, dobra. I to jest Druid Extreme. No chyba tego nie mam jeszcze zmaksowanego naprawdę.
druidzie. Mógłbyś niedźwiedzia przyzwać? Bubu. Fajna nazwa dla niedźwiedzia. Bubu. Oho, że on naprawdę taki jest OP, że on 3T bije i bubu. Spadaj mi stąd. Oho, że ci duży też tak mogą. Bez przesady. O, teraz jest dobrze. Bubu. No i ci zmordować, bubu. Nie no, spamić w nich. Oni są słabi, ale w małej ilości. Dwa bubu? Oni są naprawdę słabi, ale w kosmicznie małej ilości. Idźmy stąd. Dobra, Archerze, bierzemy w ciebie. Żeby... O kurde. Jest dostawa. Dotarli. Niestety. Dotarła i dostawa. Dobra, strasznie ubita dostawa. Dobra, teraz tylko myślę, żeby dwie gwiazdki były. Jest, dwie gwiazdki są. Czyli jest wręcz zarąbiście. Co to za boks? Ta, 61 zł, dobrze, na pewno się skuszę. Nie, dobra. Tu 17 jest. 31. Bardzo mała cena. Dobra. Cyk. Dobra, tu jest Enchanted Forest. Forest Keepers oraz Golden Longbows. Z Forest Keepersów. Baba Yaga, nawiązanie do... Daję się mi ukusi. Dobra, no i tutaj jest wreszcie dobra pozycja, nie? Zostawiam tutaj. Od razu drugich. To zostawiam tutaj. Łucznik. Mag. Mag. Druid. Mag. Dobra, i to jest moje rozstawienie na tą rundę. I łucznik. Od razu idziemy z enchant. Niech se lecą już. Jest dobra. Teraz mam tutaj armię małych łuków. Piu, 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 piu! W sensie one nie podchodzą nawet, bo mamy armię małych łuków. Dobra, niech se idą. Z niego niech pióry nie walą, a nie. Czemu może jakichś swoich przyjaciół przyzywać? Dobra, padł. Pora na obronę. Bierzcie, dobra, z niej. Dobra, wszyscy przygotować się do walki.
Ej, moją ulubioną postacią naprawdę jest Eridan. I zawsze nią będzie. Ja tutaj spróbuję tych nowych. Zobaczymy, jak oni działają. Wiem, mega boost w Gloomy. Aha, tak działa Gloomy. No to szybkie enchanty włóczników. Dobra, Gloomy nie są OP. Oni giną na jednego, dwa strzały gdzieś. Ale wolę w nie Thunderboltsami walnąć. Aha, pył prawie nic im nie robi. Rozumiem. Ale dobra, zostali potruci, to w kilka sekund popadają. Dobra, puszczę no to od razu i strzałki w Gloomy lecą. Tu jest niebezpieczniej. Więc ja bym tutaj ulepszył jednak. W sensie na ostatni poziom ultra tych. No bo strzelać. Strzelać nasi ludzie. O, ci to są źli arczerzy, bo się wycofują. Nie, ja przy nich zostaję. Oni są naprawdę, oni będą OP. Jak oni rzucają na tym poziomie, to ja przy nich zostaję, bo... Dobra, dostaliście deszczem strzał na głowę i tyle. Skjoger! No nie, nie macie kogo wysyłać, tylko jakichś Skjogerów. Ona od razu prądem ode mnie dostaje, bo ja jej tu nie chcę. Dobra, ja od razu lepsze. Tylko, że jedno jest tańsze, więc zawsze to droższe jest chyba lepsze. Dobra, ulepsze oni są obydwaj na tych ultra rzucaczy, ale... Ta Skjoger, ona nawet nie podchodzi. Aha, bo ona tylko boostuje, myślę, że ona respi. To ona wcale nie jest OP. Chyba. Chyba wcale nie jest OP. Bo jak moje koziorowce się zaczną w nią rzucać. Nie no, to jest coś jak Minotaur. Nie, bo są minotaury są po wrogiej stronie, to nie jesteś jaka minotaur. Dobra, to wszystkie jednostki pola polepszy na drugi poziom. Czy mi się wydaje, czy to ich ogranicza? Nie gadaj, że ich jest teraz dwóch tylko. Z tego co widzę, ich jest tylko dwóch. Tak, czyli stają się ultra silni i te, ale ich jest tylko dwóch, więc wtedy trzeba inwestować w taki sposób, już rozumiem. Tu jest 60, 220, dobra. Wszystko jest chyba ulepszone na drugi poziom. Co najmniej drugi poziom w sensie. Ale gdzie te latające? Jezus, gdzie wy idziecie? Naprawdę? Wy tak możecie? W sensie teraz stało się coś, czego się naprawdę nie spodziewałem. Żeby tak wcześniej w ogóle niebezpieczne mobki stały się tak niebezpieczne.
on jednak jest w ogóle niebezpieczny przez mojego archera. Kurde. Przygotować się na blokadę. Dobra, archer ulepszony. Dobra, teraz już będzie sięgał. Teraz już na 100%. Ej, nie ma tak podbywać się ich całej armii jednym piknięciem. Ej, dobra, dobra. Ja muszę tutaj na trzeci poziom. No i to jest na razie blokada, która chyba powinna ich utrzymać. No i strzałki. Dobra, jest git. Idź mi stąd, ja was tu nie chcę. Jeszcze gdyby giganty chodziły tą drogą, to by był problem. Z tego co widzę, te moje potworki prawie w ogóle nie padają. Ich tutaj pasuje mi ulepszyć prosty, że na tej za 275. No. Bo my tu potrzebujemy szybkich jednostek, nie wolnych. I silnych, tylko szybkich. I od razu ten Edko Mastery, żeby mieć atak speeda na maksa. No dobra, dajemy, ja im daję zenchantowane bronie, w sensie zenchantowane rzuty. Uciekać mi stąd, my osu nie chcemy. Ale tak speeda trzeba im zwiększyć, bo... Dobra, znikać nam stąd. Dobra, ulepszeni. Ej, halo, gdzie? Którędy wyjdziecie? No dobra, już się wystraszyłem. Uciekać my jeszcze, z was tu nie chcemy. To nie, to jest taka ostateczna blokada. I to jest o wiele łatwiejsza mapa, tak szczerze mówiąc. Ja w końcu muszę zaczynać robić po jednej tej mapce na odcinek, bo... Bo to za długo trwa, jak jest po dwie mapki. No puszczam, ale... Dobra, szart to lepsze ani... No to moc szybki uciechania. Tyn, 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 tyn. Normalnie salt track tutaj, jak mówię, macie. Tyn, tyn. I straciliśmy jedno serduszko. Oho, że straciliśmy jeszcze więcej serduszek? No już znowu mamy dwie gwiazdki. Jezus! Nowy archer, ale nie wiem co on robi tak w ogóle. Nie ufam mu. Jest to archer pojedynczy. Aha, że on taki mechowy jest. Aha, to jest chyba ten co od naznaczeń. Tak, to jest ten od naznaczeń, że wtedy większe damage lecą w daną jednostkę. Dobra, cyk. I rzut. I wszyscy rzut. Jezus, nie macie co robić, tylko mi... Czym ty jesteś? Jesz jakiś? Halo, grzmotnąć w niego ogromne wrażenia.
Jeszcze mi jakiegoś jeża dodali. Który leci... Dobra, bym go tutaj zatrzymał i... Dobra, ale z formentami go zatrzymujemy i dobra, cisnąć go. Daję wam moc korzeni numer 1. W sensie on nie jest jakiś mega OP, ale... Dobra, wam też daję moc korzeni. Moc korzeni! Korzeniować ich! Ej, dobra, ten archer jest nawet spoko, w sensie nic prawie nie robi, ale... Chyba zrobiliśmy na dole blokadę nie do przejścia. I właśnie mam taką nadzieję. Dobra, puknijmy do domu. Niech to wyjdzie. A jak śmiesznie to będzie wyglądać, jak oni sobie lecą, a ona... Jezu... Aha! Ja to ulepszam. Róbcie to coś takie... Dobra, u nich to też wlatuje na drugi poziom. W sensie... Ej nie, to jest naprawdę OP. Dobra, dajemy jeszcze tu. Nie mogę nacisnąć nawet. Dobra, dziękuję za pozwolenie naciśnięcia. Dam jakieś kółko, nie wiem tyle, co oznacza, ale... Aha, bo oni nie biją tak sobie. Oni są medikami? Ulepszam u nich moc bycia medykami. Bo jeżeli to są medycy, to jest jednostka Peltuin. W sensie, jeżeli ma się dwóch w jednym miejscu. Jak już kocham tą jednostkę. Oridan, klackuj Eridan. Daj, obsikałem was moim kwasem! Dobra, oni idą do miejsca, w którym są gładzeni w 30 sekund. Dobra, jeszcze ich chyciło, dobra, jest git. Co ja chcę u nich ulepszyć? Medykowanie chcę ulepszyć. Na maksa, bo czekaj. Co to jest tego, jaki to jest moc? Bo ja chcę wiedzieć, co to robi. To są kipersi. Tak się nazywają, ale nie widzę, co to robi. To... Nie wyjdzie mi szybko. Dobra, niech lecą. Dobra, ulepszony. Dobra, niech wszystkie jednostki poznikają. Tak, to jest coś, co healuje. Ej, halo, grubas przyszedł. Mamy problem.
dobra. Nie wiem, co oni będą tu robić w ostatniej fali, ale coś na pewno porobią. W sensie ci nowi wojownicy. Dobra, naznaczeni są w trójkę, żeby ich obijało. Ja nienawidzę, jak oni blokują tymi swoimi duszami. Dobra, mamy naznaczeńców. Ora, już wolę tutaj zatrzymać, żeby trochę go obiło. Niech wleci w naszą pułapkę. Zatrzymać go! O kurde! Houston, mamy prawdziwy problem. Dawać mi strzały lub prąd, dawać mi strzały lub prąd. No Jezus, 11. Jeszcze te potwory się przebijają. Dobra, jeden deadnął. Dobra, dwie gwiazdki, jest dobrze. Jak są dwie gwiazdki, to jest naprawdę dobrze. Dobra, ulepszenie. Oddawajcie, streningujmy go. Wow, widzicie takie statystyki. No i ulepszmy sobie jeszcze szybko. Dobra, upgrade kupiony. Ja sobie najwyżej poza odcinkiem doporabiam sobie te dwie gwiazdki. Więc bye bye!